Witam Was na kanale Budowa Dzień po Dniu. Po raz pierwszy dzisiaj gościmy na budowie w Węgorzewie. Za mną znajduje się właśnie wspomniana inwestycja. Zapraszam, obejrzyjcie, w jakim stanie znajduje się w tej chwili. Wspomniana inwestycja dotyczy budowy 8 budynków w zabudowie bliźniaczej. Jest to kameralne osiedle na dwóch podstawowych kondygnacjach, ponad 81 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej oraz poddasze nieużytkowe z możliwością adaptacji, około 17 metrów kwadratowych. Do tego oczywiście każdy ma swoje miejsca postojowe oraz ogródki przynależne do lokalu. Całość na miejskiej działce w Węgorzewie. Cześć, nazywam się Wojtek Tymoszczuk. Budujemy tutaj 4 bliźniaki, czyli 8 lokali. Nowa Jasna, tak się nazywa. Jest to moja kolejna już inwestycja. No, pierwsza inwestycja z chłopakami, z Jakubem i z Kacprem. No, na razie, tak jak widzicie, etap mamy dosyć zadowalający. Mimo tych warunków, które panują, idziemy, chłopaki idą, no mówię, niczym pendolino, mam wrażenie, czasami zasuwają. Przy projektowaniu tej inwestycji staraliśmy wpasować się w otoczenie. Pomimo, że Węgorzewo nie jest dużą miejscowością, no to mówimy tutaj o zabudowie miejskiej i te właśnie tworzone przez nas budynki idealnie wpasują się w zabudowę sąsiednią. Tutaj, jak widać, za chwilę będzie na ujęciu. Sąsiedztwo stanowią domy jednorodzinne. Warto też wspomnieć, że etap prac przygotowawczych zawierał bardzo dużą ilość prac, ponieważ działka, która w tej chwili jest czysta, wyczyszczona, tu znajdowało się dużo różnego rodzaju pozostałości starej zabudowy, krzewów, jakiś chaszczy, oczywiście zezwolenie na wycinkę, drzew, które tutaj były w kolizji z budynkami. To wszystko zostało przeprocedowane, wykonane i jeżeli chodzi o przygotowanie placu budowy, warto wspomnieć, ponieważ na tej inwestycji udało się to wykonać modelowo. Nasz inwestor przypilnował, żeby przed wejściem wykonawców działka wyglądała już jak teren budowy, nie jak jakieś chaszcze czy opuszczone pustostany. W momencie, kiedy weszliśmy w proces przygotowania tej inwestycji, nasz inwestor posiadał już kupiony projekt architektoniczno-budowlany, który był poddawany adaptacji. I tutaj niestety okazało się, że lokalny architekt po pierwsze nie była w stanie wykonać wszystkich potrzebnych zakresów adaptacji samodzielnie, nie dysponując jednocześnie kontaktami do branżowców, więc zakres, który chciała wykonać, był bardzo ograniczony. I tutaj zdecydował się nasz inwestor za naszą poradą, żeby zlecić wykonanie adaptacji jeszcze zewnętrznemu podmiotowi. Architekt, z którym współpracujemy już od lat, podjął się tego zadania, wykonał je oczywiście szybciutko, sprawnie i skutecznie. Dlatego też mieliśmy więcej czasu przed zakończeniem tej adaptacji, a rozpoczęciem robót, żeby podjąć się również optymalizacji części konstrukcji projektu techniczno-wykonawczego. Nasz zaprzyjaźniony konstruktor podjął się właśnie tej optymalizacji i zrobiliśmy dużo optymalizacji, jeżeli chodzi o budowę tych budynków. Z pierwszego projektu wychodziło nam tutaj prawie 20 ponad ton stali, gdzie udało nam się to zredukować, można powiedzieć, prawie o połowę, tak? Zmieniliśmy wiele technologii i jak widzicie zapewne na ujęciach standardowe dla nas rozwiązania. Ściany konstrukcyjne wykonane zostały z bloczków silikatowych, 18 cm grubości, klasa 15 MPa i standardowy już w tej chwili dla nas strop kanałowy sprężony. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, którą za chwilę pokażemy, mianowicie prefabrykowane schody żelbetowe. I tutaj jedna z kluczowych kwestii, która pozwoliła nam zastosować tę technologię. Wykonawca stanu surowego, który był zakontraktowany jeszcze przy założeniu schodów monolitycznych lanych na mokro, zgodził się z zakładaną przez nas oszczędnością czasu w harmonogramie jego. Dlatego też zszedł z ceny ryczałtowej na wykonanie całego przedsięwzięcia. Mieliśmy dzięki temu miejsce na to, żeby kupić te schody prefabrykowane i za chwilę pokażemy Wam już pierwsze zamontowane tego typu elementy. Budowa w Węgorzewie to jest jedna z niewielu inwestycji zdecydowanie oddalonych od dużych aglomeracji, takich jak Gdańsk czy Warszawa. I muszę przyznać, że budowanie w takim małym mieście wiąże się z pewnymi regułami i zasadami zupełnie innymi niż te, które znamy z budowania chociażby w stolicy. I jest odczuwalny w strategii biznesowej inwestora lokalny patriotyzm, który zdecydowanie ułatwia po pierwsze cały proces inwestycyjny, sieć kontaktów, oczywiście możliwość przełożenia na chociażby transporty z hurtowni, szybkość i czas realizacji, to wszystko jest zupełnie inne niż w Warszawie. Oczywiście też kluczową kwestią, kiedy osiedle sygnowane jest nazwiskiem inwestora,
inwestora jest porządek i trzeba przyznać, że nasz inwestor bardzo, bardzo dba o to, żeby wszystkie drogi publiczne, które oplatają naszą inwestycję, były zawsze posprzątane i w momentach, kiedy była najgorsza chlapa, pogoda zresztą nie rozpieszcza również dzisiaj, zapewniał swoich pracowników na godziny, którzy latali po ulicach i zmiatali je, sprzątali, pilnowali, żeby ten porządek był na jak najwyższym poziomie, ponieważ, jak to mówi, wstydziłby się, gdyby jego sąsiedzi zarzucali mu bałagan powstający w wyniku jego inwestycji. Budowanie w warunkach rynku lokalnego spowodowało również to, że nasz inwestor zdecydował o tym, aby oferowane przez niego mieszkania, domy charakteryzowały się wysokim poziomem, jeżeli chodzi o wyposażenie. I tak poddasze, które jest nieużytkowe, będzie wyposażone w pełną podłogówkę, ogrzewanie podłogowe, czyli trzy kondygnacje będą wykonane w tej technologii. Każdy lokal będzie posiadał własną klimatyzację, jednostka będzie zamontowana. Każdy lokal będzie posiadał własną rekuperację, również jednostka będzie zamontowana. Także tutaj, jeżeli chodzi o standard wykonania, to wcale nie jest tak, że lokalny mały rynek oddalony od dużego miasta będzie się charakteryzował taniością. Zdecydowanie nasz inwestor dba o to, żeby to była wizytówka i nie musiał się wstydzić jeżdżąc później tutaj w tej okolicy. Oczywiście planujemy następne realizacje. Naprawdę w przyjemnej cenie można wykupić świetnie wyposażony lokal. Pomimo, że nie jest to pierwsza inwestycja naszego inwestora i posiada on portfel kontaktów do wykonawców z branży budowlanej, jeżeli chodzi o wykonawcę stanu surowego na tej inwestycji, w pierwszej iteracji zakontraktowaliśmy wykonawcę niesprawdzonego, nowego. Jego oferta odpowiadała naszym oczekiwaniom budżetowym. Podjął się realizacji całego zakresu, czyli 8 budynków. I tu niestety muszę przyznać, że w toku pierwszych miesięcy harmonogramów bardzo mocno rozjeżdżała nam się ta inwestycja czasowo i pomimo dostarczania harmonogramów naprawczych w międzyczasie, wywierania pewnej presji na wykonawcy, nie udało się go zmotywować do pracy w inny sposób niż poprzez zmniejszenie zakresu jego umowy, oczywiście w porozumieniu obu stron, i zakontraktowaniu drugiego wykonawcy na 2 z 8 budynków. I muszę przyznać, że ten zabieg udało się przeprowadzić w miarę w partnerskiej atmosferze, zmniejszając cenę proporcjonalnie o niewykonany zakres, rozliczając tą część, która była wykonana na tym budynku. Oczywiście też ogromne podziękowania do wykonawcy, który podjął się wykonania, dokończenia tych 2 budynków. Dzięki temu pojawienie się drugiego podmiotu na budowie o bardzo wysokiej jakości prac i świetnym tempie spowodowało, że ten pierwotny wykonawca zaczął gonić do harmonogramu, patrząc właśnie na tych profesjonalnych wykonawców. Muszę przyznać, że dzięki temu ta budowa odżyła. Jeden z takich początkowych problemów było to, że pomimo wykonawca miał projekt, jeżeli chodzi o wysokość stropów, zrobił mały błąd. To był błąd w postaci źle zamontowanego stropu. Po prostu za wysoko go zamontował. No gdzieś może błąd ludzki, może jakieś przeoczenie. Mogło mieć to duże konsekwencje, jeżeli chodzi o dalsze kondygnacje. No i mieliśmy zagwozdkę, jak to zrobić, aby nie ponieść konsekwencji na kolejnych kondygnacjach, nie szczególnie na poddaszu. No i tutaj podczas burzy mózgów z chłopakami doszliśmy do jakiegoś wspólnego zdania i do rozwiązania problemów. No i udało nam się ten problem rozwiązać poprzez podniesienie wysokości posadzki, aby nie zaburzyć też wizualnie wszystkich budynków, bo 3 budynki już były zrobione, a 4 dopiero powstawał. No i tutaj też był dylemat, jak zrobić, żeby to było wszystko szło w jednej linii. No i udało nam się, no. Jest dobrze. Jedną z nauk, które warto stosować nawet w tych inwestycjach dookoła dużych miast, niech będzie właśnie umiejętność budowania relacji z sąsiadami, z otoczeniem, całym otoczeniem inwestycji, ponieważ dużo, dużo łatwiej buduje się, kiedy nie musimy szarpać się z wszystkimi dookoła. Dbając o samopoczucie sąsiadów, których inwestor tutaj zna, zapewnił nam wszystkim komfort pracy. Jedną z takich historii, która pokazuje właśnie to partnerskie podejście, przyjacielskie, sąsiedzkie do otoczenia, jest chociażby kwestia tych wspomnianych wcześniej drzew wyciętych, ponieważ oczywiście można by było próbować je przehandlować za wycinkę albo sprzedawać na Oliksie. Tutaj nasz inwestor, jako że jak widzicie troszeczkę poturbowaliśmy działkę sąsiadki, podjął decyzję, że po prostu drewno, które zostało wytworzone w wyniku ścinania drzew, zostanie przekazane właśnie właścicielce
przylegającej posesji do naszej inwestycji. Zresztą znajduje się ono jeszcze za nami. Jest to idealny przykład do tego, jak dbać o lokalną społeczność. Mogę na nich liczyć w każdej sytuacji, w razie jakichś pytań czy jakichś zagwozdek. Mam od nich bardzo duże wsparcie, tak? Mamy czas przedyskutować na żywo różne jakieś problemy związane z budową. Wiadomo, telefonicznie też jest fajnie, ale jeżeli się spotkamy na żywo i obejdziemy tą całą budowę, gdzie bardzo mi zależy na jakości tej budowy, też jestem wdzięczny za to, że przyjeżdżają i gdzieś tam sprawdzamy tą jakość i kontrolujemy wykonawców. Wykonawca też czuje tak jakby nad sobą jakiś... Pańskie oko. Tak. Wykonawca widzi, że jest gdzieś tam jakaś kontrol i też mam wrażenie, że stara się lepiej. Zwraca na to bardzo mocną uwagę, nie? Pojechał nasz pastor. No i tak na koniec, nie wyobrażam sobie kolejnej budowy bez współpracy z chłopakami, bo żeby nie oni, miałbym dużo strat i na pewno nie byłoby takiej rentowności, jaka wychodzi nam na dzień dzisiejszy. Także, znaczy nie wiem, czy będą mieli czas z wami współpracować, bo kolejna budowa tylko ze mną. Dzięki. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Dajcie znać w komentarzach oczywiście, co sądzicie na temat tej inwestycji. Podzielcie się również swoimi doświadczeniami, zwłaszcza z realizacji w małych miejscowościach. Czy wy również cenicie sobie te możliwości, czy jednak jest to dla was kotwica tak zwana i spore utrudnienie, ograniczenie możliwości? Dajcie znać. Dziękuję i słyszymy się w następnym odcinku. Na razie.